Jest z nami zwycięzca turnieju Road to Armia. Ogromne gratulacje, Adrian Wieliczko. Muszę ci powiedzieć na wstępie jedną rzecz. W MMA styl walki z pleców w brazylijskim jiu-jitsu, szapoba. Mało ludzi ma ten styl i w ten sposób walczy. O, dziękuję bardzo. To jest piękna sprawa zawalczyć w takim miejscu, pokazać się przed tyloma ludźmi. Dziękuję bardzo za taką szansę. Pierwsza runda. Bardzo fajny pokaz. Chciałeś pójść po tą nogę, chciałeś założyć skrętówkę. W drugiej miałeś możliwość również poddać się swojego przeciwnika. Wpiąłeś Mataleo. Ile tam zabrakło do tego, żeby odklepał? No, chyba było bardzo blisko do końca rundy. No trochę musiałbym jeszcze na pewno popracować nad tym, żeby to dokończyć. Potrzeba było więcej czasu. No i jeszcze pytanie takie strategiczne. Wygrywałeś ten pojedynek, każdą rundę. Zaryzykowałeś w trzeciej odsłonie i poszedłeś na wymianę z przeciwnikiem, który ma zasięg 8 cm większy od ciebie. Chciałeś pokazać, że w stójce potrafisz prowadzić również batalię? No ostatnio trochę pracowałem nad tą stójką, bo jesteś zawodnikiem, który będzie pracował w każdej płaszczyźnie, nie tylko w jednej. I gdzieś tam wchodziły te ciosy, poczułem to, poczułem ten ruch i biłem się w tej stójce. Mój drogi, lądujesz w federacji, fantastycznej federacji Armia Fight Night. Kategoria lekka, w tej chwili wakat, nie ma żadnego pasa. Wiem, że pretendentem jest Norbert Daszkiewicz. Gdzieś tam w przyszłości widzisz siebie, oczywiście, myślę, że po ten laur najważniejszy, czyli pas. No na pewno będę celował jak najwyżej. Też chciałbym zejść do kategorii trochę niższej niż 70, ponieważ mam trochę niedowagę w tej kategorii i będę celował gdzieś niżej. To tylko na koniec powiem, że tam mistrzem jest Mansour Ajijew. To dość wysoko również. No, bardzo wysoko. Ogromne gratulacje, drodzy Państwo. Adrian Wieliczko, brawa!